Zastanawialiście się kiedyś, po co w ogóle na serwerach MTASA RPG są kursy na prawo jazdy? Czy staniemy się lepszymi kierowcami, jak je zdamy? Będzie mniej wypadków? A może to po prostu zbędny dodatek, który powoli odchodzi do lamusa? Sprawdźmy to! Na pierwszy strzał Player Life. Egzamin na prawo jazdy kategorii B znajdziemy w górnej części San Andreas. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów teoretycznych, po prostu wchodzimy i jedziemy. A panu Ziutkowi, który tak sobie stał do nas bokiem, a teraz z nami jedzie, nie przeszkadza to, że jego samochód już jest do kasacji. O, teraz dopiero puściły mu nerwy. Podejście drugie. Ach, jakby to było wspaniale, gdybyśmy nie musieli pamiętać o włączeniu świateł na egzaminie. I nie patrzeć na licznik, bo przecież mamy auto z wbudowanym ogranicznikiem prędkości. No, niestety w grze przekonamy się, że w prywatnych pojazdach go nie ma i po pewnym czasie mogą nas zdziwić te gwiazdki. Egzamin w sumie niczego nas nie uczył, oprócz prowadzenia pojazdu. Nie wspominając już o realnej jeździe i przepisach. Można trochę usprawiedliwić ten serwer, gdyż nie stawia on aż tak mocno na przepisy ruchu drogowego, ale i tak oceniamy negatywnie. Teraz zerknijmy sobie na For Life'a. Co pokaże nam ten serwer? Tutaj, podobnie jak wcześniej, wsiadamy od razu w samochód egzaminacyjny i wio. Musieliśmy teraz jechać bardziej ostrożnie, bo gdy trochę bardziej uszkodziliśmy pojazd, to nie zdajemy. Standardowo ustawiony ogranicznik i strasznie długa trasa. Na szczęście liznęliśmy trochę w porównaniu do Player Life jazdy po mieście. I w sumie jak nie potrafiliśmy jeździć, tak nadal nie potrafimy. No i inni też. A co na Emergency Stores? Tak, chciałem sobie zdać egzamin teoretyczny. Na EMS-ie, zanim dostaniemy prawko, musimy stawić czoła trzem egzaminom. Egzaminowi teoretycznemu, egzaminowi praktycznemu na placu i egzaminowi praktycznemu na ulicy. Egzamin teoretyczny wykonany całkiem fajnie, rzeczowo i na pewno przyda się nam w przyszłej grze. Problem jest tylko taki, że nie wiemy, gdzie popełniliśmy błąd. Do zdania testu potrzebna jest także wiedza z przepisów drogowych z realnego życia. Niestety nigdzie nie znajdziemy żadnych materiałów szkoleniowych. Plac manewrowy okazał się bardzo przydatną rzeczą, a szczególnie parkowanie między autami. Reszta pewnie mniej się nam przyda. Następnie idziemy do praktyki na ulicy. I niestety jest kilka problemów. Wszystko wygląda ładnie, mamy checkpointy i musimy się zatrzymać na stopie, bo inaczej nie zdamy. Ale gdy sprawdzimy wytrzymałość nerwów egzaminatora, to jest on naprawdę cierpliwy. I uwaga, uważajcie na przystanki autobusowe, bo ciężko z nich wyjeżdżać. To już wszystko na dziś. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Wbijaj na naszą stronę mysocial24.com.pl po więcej informacji z MTASA. Napisz w komentarzu, jak według Ciebie powinien wyglądać egzamin na kategorię B.